Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj nadal pozostaniemy w klimacie yerba mate, natomiast chcę Wam opowiedzieć trochę o pewnym konkretnym produkcie, który moim zdaniem szczególnie zasługuje na uwagę. Zapraszam. Jesteśmy w komplecie. Yerba mate Kurupi Katuava. Jest to yerba mate moim zdaniem bardzo niedoceniana, natomiast jest to jedna z tych najmocniejszych na rynku. Nie ma napisu kofeina plus, guarana plus, guarana plus kofeina i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego na opakowaniu, co sugeruje potencjalnemu użytkownikowi, że yerba mate ta jest wyjątkowo mocna, wyjątkowo silnie działa. I tym podobne rzeczy. Natomiast no, działanie jej moim zdaniem jest na bardzo wysokim poziomie i konkuruje naprawdę z najlepszymi yerbami o miano tej silnej. Producent na opakowaniu nie chce nam zadeklarować, ile jest kofeiny w tej yerbie. Natomiast no, nie jest to żadna ucieczka, nie ma takiego obowiązku i tego nie robi. A powiedziałbym nawet, że niewielu producentów deklaruje zawartość kofeiny. No, szkoda i nie szkoda. Po prostu producenci bazują na naszych odczuciach, jeżeli dana yerba na nas działa, jest ok, jeżeli nie, szukamy sobie innej. Ta yerba również nie musi działać na każdego i nie każdy musi mieć takie same odczucia, że ona jest bardzo mocna. Natomiast osobom, które mają wysoką tolerancję kofeiny, potrzebują jej bardzo dużo, żeby się pobudzić i używają jej bardzo dużo, ja polecam, ponieważ ja właśnie do takich osób również należę. No ale cóż tu takiego znajdziemy w środku? Marka Kurupi jest marką bardzo powszechnie znaną. Jest to marka paragwajska. Ale jeżeli chodzi o samą markę, co warto powiedzieć dla osób, które jej nie znają, no to jest to na pewno wyznacznik pewnej jakości, takiej yerbowego smaku, takiego yerbowego charakteru. To znajdziemy zdecydowanie w Kurupi. Ponieważ yerba ta, no nie tylko ta, jak wszystkie spod marki Kurupi, są bardzo drobne, są dymne, są pylaste, piekielnie pylaste, no to muszą też być mocne. To jest pierwsza rzecz. Im więcej pyłu, możemy się spodziewać tego, że yerba będzie działała mocniej, ponieważ mocniej się naparza, oddaje więcej swojego dobra do naparu. A druga rzecz, dym. Jeżeli komuś przeszkadza tylko dym, w tej Kurupi zdecydowanie nie będzie na niego narzekał. Yerba mate ta jest z dodatkiem ziół. Te zioła mają swój smak, który się przekłada do yerby. Proporcje, jeżeli chodzi o zioła, te, które dają nam aromat i yerbę, która nam daje tą goryczkę, która nam daje tą kwasowość, która jest dymna, są naprawdę zadowalające. Kurupi moim zdaniem robi bardzo fajne połączenia smakowe, bardzo fajnie to balansuje, więc naprawdę możemy czerpać przyjemność z picia tej yerby. Będzie to aromat lekko cytrusowy, miętowy, bardzo ziołowy, z uwagi na to, co znajduje się w składzie. I nie bez powodu pokazuje tabelę składu producenta, a nie etykietę zamieszczoną przez dystrybutora. Producent deklaruje, co jest w środku. Dystrybutor tylko nam przepisuje z etykiety producenta. Zatem, skład jest bardzo czysty. Mamy tylko trzy składniki. Żadnych dodatków aromatycznych, żadnych słodzików. Nie ma tu naprawdę nic chemicznego. Pierwsza rzecz, której jest najwięcej, czyli yerba mate. No, trudno, żeby było inaczej w sumie. Natomiast już jest to ważna informacja, że nic nam tej yerby w składzie nie wyprzedza, więc kupujemy produkt pewny, tak? Yerba, tak jak powiedziałem, będzie pylasta, będzie dymna, będzie bardzo drobna, w związku z tym może utrudniać picie, ale pewien patent na to, jak sobie taką yerbę szybko, skutecznie zaparzyć i pić ją w miarę komfortowo, bez tego takiego cementowania się tego naszego pyłu wokół bombii, przedstawię Wam na koniec odcinka. O samej yerbie, która jest tu zawarta, myślę, że nie trzeba więcej mówić. Zobaczycie, jak ona wygląda. Wtedy się przekonacie. Druga rzecz to jest katuawa. Katuawa jest to zioło, jest to kora, sproszkowana kora drzewa.
O tym, jaka jest różnica między katuabą a katuabą, pisaliśmy na naszym blogu, więc jeżeli macie ochotę się zapoznać z bardzo krótkim artykułem, który nie zabierze Wam zbyt wiele czasu, ale nieco rozjaśni sytuację, to zapraszam, link jest w opisie, możecie sobie sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Obie te rośliny działają bardzo podobnie, natomiast jeżeli chodzi o katuabę, jest ona wykorzystywana w yerbie częściej. Jest ona wykorzystywana w medycynie Ameryki Południowej nieco częściej, jest bardziej popularna po prostu, natomiast jeżeli już chodzi o aspekt naukowy, no to tak jest troszeczkę różnie, ponieważ nie ma zbyt wielu badań na temat katuaby, trudno się takich doszukać. Jednym z takich badań, które udało mi się znaleźć, jest to badanie mówiące o tym, że roślina ta zawiera bardzo dużo przeciwutleniaczy. Jest fajne, jest pożądane, więc się możemy cieszyć. Producent nie podaje procentowej zawartości katuaby, również szkoda. Natomiast na pewno jakieś przeciwutleniacze z tej ilości, która tu jest, nam wpadają dodatkowo. Przeciwutleniacze są w yerbie, więc mamy już bardzo fajną kompozycję, prawda? Jeżeli chodzi o takie działanie, dla którego katuaba jest dodawana, to chodzi tu o pewną synergię w działaniu z kofeiną, teobrobiną i teofiliną, która znajduje się w yerba mate. A mianowicie w medycynie ludowej używa się w Ameryce Południowej tej rośliny jako przede wszystkim afrodyzjaku, jako rośliny, która usprawnia nam procesy poznawcze, usprawnia funkcjonowanie układu nerwowego, jako rośliny, która znosi zmęczenie i łagodzi nam stres. No bajka, po prostu brzmi to fenomenalnie. Jeszcze do tego dołożymy sobie yerbę i jeszcze podkreślimy to, że katuaba w tym wszystkim wspomaga naszą koncentrację i będzie nam się łatwiej skupić na tym, co robimy i będziemy mieli oczy szeroko otwarte. No to czego chcieć więcej, prawda? Czy to działa? Czy jest to placebo? Trudno powiedzieć, natomiast dopóki nie wiedziałem, że katuaba działa tak, a nie inaczej, to jest tak, a nie inaczej potwierdzone. A yerbę to uznawałem za jedną z najmocniejszych. I nadal tak jest. I nic się nie zmieniło w tym temacie, więc być może faktycznie to tak działa, jak nam Indianie mówią. Burrito. Burrito jest to kolejne zioło Ameryki Południowej, wykorzystywane na usprawnienie trawienia. Kolejna korzyść z picia naszej yerby, a przy okazji daje bardzo fajny, bardzo przyjemny aromat. Także yerba mate Kurupi katuava, mocna, smaczna, wyrazista. Dla mnie jest naprawdę jedną z najlepszych. A teraz pokażę Wam, jak sobie poradzić właśnie z tym yerbowym pyłem. Spójrzcie, jak to jest drobne. Jak to jest dużo pyłu. No ale w takim tradycyjnym zasypie, który robimy, czy w takim zasypie, jaki pokazywaliśmy Wam w bodajże drugim materiale na naszym kanale, a może być ciężko i może to stanowić problem dla naprawdę dużego grona osób. Zatem za chwilę przejdziemy do innej, takiej alternatywnej, prostej metody zaparzenia. Jeżeli chodzi o to, jak ta yerba wygląda, wszyscy widzą. Natomiast jeżeli chodzi o zapach, no to pachnie już bardzo orzeźwiająco. Jest bardzo świeża w zapachu, właśnie dzięki dodatkom ziół. Jest bardzo taka miętowa, bardzo taka cytrusowa, bardzo świeża. Ma w sobie taką lekko słodką nutę. Według mnie jest bardzo fajnym pomysłem również do terere. Na pewno się sprawdzi właśnie z tymi klimatami. Orzeźwienie samo w sobie jest zawsze bardzo, bardzo fajną sprawą, ponieważ do tego, że nas pobudza, jeszcze dojdzie orzeźwienie, no to jest rewelacja, aż chce się tańczyć. Teraz przejdźmy do alternatywnej metody zaparzenia naszej yerby. W jednym z pierwszych filmików, jakie tylko pojawiły się na naszym kanale, pokazywaliśmy Wam jedną z metod parzenia. Taką bardzo prostą, polegającą na tym, żeby wsypać susz, włożyć bombije, zalać i pić. Istnieje jeszcze jedna metoda, która jest o wiele bardziej odpowiednia właśnie do yerb tego typu, czyli yerb paragwajskich, yerb bardzo pylastych. Yerb, które już od nas wymagają nieco więcej uwagi i poświęcenia, ponieważ włożenie tak po prostu bombii do środka i zalanie, no może nam utrudnić picie. Może się okazać, że
ten pył nam się zaciśnie dookoła tej bombili, zabetonuje, zaklajstruje i nic z tego wszystkiego nam nie wyjdzie, będzie nam ciężko pić, będziemy to ciągnąć na siłę, no i nie będzie ani efektu, ani przyjemności. Taka metoda, która jest już o wiele bardziej czasochłonna, można by powiedzieć, nie jest już aż tak prosta, już wymaga chwilę uwagi, przez co jest bardzo często pomijana i z tego powodu też bardzo często pojawiają się pytania, czym naprawdę musimy tak robić. Nie musimy, ale możemy, żeby sobie ułatwić życie. Natomiast chciałbym Wam pokazać właśnie taką wersję tego kopczyka, która jest jeszcze mniej wymagająca uwagi od nas. Jest równie szybko jak zwykłe włożenie bombili do suszu, a znacznie usprawnia. Pierwsza rzecz, dla której robimy kopczyk, to jest to, żeby te patyczki, które tu widzimy, wyszły nam do góry, a te drobniejsze frakcje, czyli właśnie pył, żeby nam opadł poniżej. W związku z czym patyczki nam stworzą taką barierę, że pył się nie będzie dostawał, te drobne frakcje nie będą nam zapychać bombili, a my będziemy mogli sobie spokojnie pić i yerba nam się będzie fajnie zaparzać. Natomiast powinniśmy wtedy przykryć takie matero jakimś spodkiem, podkładką, talerzykiem, jakimś pudełkiem, czymkolwiek. No i potrząsać, potrząsać, pod kątem 45 stopni ustawiać. Czy wszyscy mamy na to czas? No podejrzewam, że nie. Czy każdemu chce się tak bawić? Podejrzewam, że nie. I z tego tytułu też można po prostu rezygnować z pylastych yerb. Natomiast ja Wam pokażę teraz metodę, która nie wymaga od nas rezygnacji ani wielkiego nakładu czasu. Zobaczcie, bierzemy sobie bombiję, po prostu bombiję, którą będziemy pić. Przechylamy sobie naczynko i grzebiemy. I już jest kopczyk. Zobaczcie, już jest kopczyk. Kładę teraz bombiję na same dno. Opieram sobie. Stawiam. I dziękuję. Możemy zalewać naszą yerbę. Oczywiście odrobina tego suszu nam się obsunie. Tego nie unikniemy. Ale już nam nie zatka bombii. Nic się z tym nie stanie, a naparza się naprawdę. Do samego dna, do samego końca yerba jest przeparzona. Więc zobaczcie, ile to trwało. Kilka sekund. Naprawdę nic wymagającego. No, ani czasu, ani nakładu jakichś tutaj narzędzi, sił i tak dalej. Także nic, tylko próbować. Podsumowując, yerba mate kurupi katuaba. Jedna z moim zdaniem najmocniejszych yerb na rynku. Bardzo godna uwagi, pomimo że nie zawiera dodatku guarany ani oznaczeń, które mogłyby nam sugerować taką moc. To moc w sobie zdecydowanie zawiera. Fajne walory smakowe, bardzo orzeźwiająca. Można spróbować ją w postaci terere, można próbować ją w postaci na ciepło. W zależności od tego, na co mamy ochotę. Bardzo czysty skład, bardzo przejrzysty skład, yerba, same zioła, nic poza tym. Także co, ja polecam, próbujcie, bawcie się, smakujcie, pobudzajcie się i widzimy się w następnym wideo. Cześć!